Ostatnia seria tego, po 10, żeby się rozgrzać. Później robimy depresję, elewację łopatek. Później ten taki wstęp do keepingu i kolana do tego, nie? Do klaty. Po 10 ruchów. Raz. Następne. Tak, żeby było szybciej, to mamy tylko płatne. Wziął, pamiętaj, żeby napiąć. Ile ma? 4? Dobra, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, dawaj Bartuś. Pełna amplituda ruchu. Płynnie, nie jak robot, i płynnie, no. O, dobra. Ile ma? Liczcie, bo... 5. Liczcie głośno, żebym nie musiał na 6. 7. 8. 9. 10. Dobra. Dawaj, Karol. Prostuj nogę, ugnij tu nogę. Zaczekaj, weź tą nogę. Pozycję najpierw złap, na ugiętej nodze, tak jak będzie. Tą wyprostuj. No i taką jak będziesz miał pozycję. O, dobra, brzuch napnij. Lecisz. Stopy obciągnięte. Raz, liczcie. Wolniej, płynniej. 3. No. 4. Oddychaj. 5. Wydech, wdech. Wydech. 6. Łapiesz powietrze. Wdech. Wydech. Przepraszam. 8. I płynnie tutaj, płynnie. Nie rób tego zrzucenia. 9. I wiesz. Do końca. Zejdź. Ostatnie powtórzenie ważne. No tak, ale zejdź do końca i dopiero, nie? No i te, o, i tak robimy. No. Dawaj, Marion. Brzuch dopinaj. Trzymaj tu brzuch. 2. Trzymaj brzuch, żeby się tak nie wywalało. 3. 4. Trzymaj pozycję. Jak z gumą się robi, trzeba uważać, żeby te nogi nie wywalało, żeby nóg nie wywalało. Zobacz, czy to się nagrywa, Mortko. Nagrywa się? Tak. Dobra. 9. Dobra, to teraz robimy depresję, elewację łopatek. Weź szapkę. Gumy ściągniemy już, no. Depresję, elewację łopatek. Ten ruch. Od tego ruchu w ogóle zaczyna się. O! Pierwsza faza podciągania. Dobra, tyłem tu zrobimy, żeby pokazać. Po 5 ruchów, panowie. Raz. 2. 4. I piąteczka. Dobra, no i w takiej kolejności jak było. Zobaczcie. Ładna pozycja. Pozycja brzuch, zamknięte, ruch biodrem, zamknięte, jedziesz. O, ładnie, no. O, tak jak żółw wychował głowę, bardzo ładnie robi. I brzuch cały czas napięty.
Dobra. To następny? Bartolini. Dobra. Teraz. Tu zamknij. Proste ręce, proste ręce. Mordo. Dawaj. O, dobrze, 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 no. O, bardzo ładnie. Łopatki pracują. Okej, dobra. Włącz oświetlenie. Tu cię przekręca tymi, no. Tym. No, spróbuj. O, zobacz, czy lepiej widać, czy nie prześwietla. Git. Lepiej? Lepiej, no. No, dawaj. Proste ręce. Proste ręce w łokciach. No. Pewniejszy ruch, no i do dołu, do dołu, do dołu. No i góra. O, teraz weszło jeszcze raz. Dobra, i Mariusz. Dobra. Chowa prosto, no. Okej, okay, i chowaj. O. I wyżej podnieś te łopatki. O, dobrze. Dobrze, no. Wyżej je podnieś. I brzuch trzymaj. Dobra, no i teraz misiaki potrzebne. The best advice anyone ever gave me was two words. You can't. And you know what my response was? Two words. Watch me. Robimy swing, nie? Do przodu. Okej, okay, super. O to chodzi. Dobra, bo na dworze będziemy dalej kontynuować. Bardziej biodrami do przodu jeszcze. O, ale o, zgubiłeś, bo ramionami nie przyjąłeś. W łokciach mówiłeś. Dobra, dawaj tu, trzeci, uwaga. Dobra. Chcesz keepingu się nauczyć? Kup sobie kurs. W opisie jest link. Trenerstrażaków.pl. Prosto znaleźć, mordo. E-kursy, e-booki, wszystko ogarniesz. Tu dopinaj. O! Tutaj tego ruchu brakuje. Dobra. A teraz lecimy na dwór. Kontynuować dalej trening. Yo. Pozycja kołyska hollow. Taki oto ruch. Teraz trzeba nauczone umiejętności wprowadzić na drążek. Swing wykonamy je w dwóch wersjach, pod chwytem oraz nachwytem. Napięcie prostowników grzbietu, napięcie brzucha. Napięcie prostowników grzbietu, napięcie brzucha. Weronika wykonuje właśnie równe wahadło. Pokażę swing przy pomocy nachwytu. Dodajemy tylko dodatkowy ruch. Ćwiczenie, które się nazywa po angielsku toes to bar, czyli stopy do drążka. Przy pomocy stawu biodrowego wykonać ten ruch. Zademonstruję powtórzenia podchwytem. Ja zaraz po niej zrobię powtórzenia nachwytem. Następne ćwiczenie. 3 rundy, 4 do 8 swingów podchwytem. Stronę trenerstrażaków.pl. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Wierzę, że dasz radę ogarnąć to wszystko, co dzisiaj robiliśmy. Ciao, pa!